Quo vadis człowieku XXI wieku? Quo vadis? Bo wiem, że ta praca to też Państwa pasja. Nie da się uczyć dzieci pracować w szkole, jeżeli nie ma się pasji i serca do tego zawodu. Życzę też, żebyście mieli dużo wytrwałości, bo rozmawiamy często na temat oświaty, na temat tego, co się dzieje w szkołach, na temat młodzieży, dzieci. Dzieci są cudowne, bo mieliśmy dzisiaj tego najlepszy przykład. Tylko czasami pojawiają się problemy. My jesteśmy od tego, żeby te problemy rozwiązywać. Także dużo wytrwałości, dużo zdrowia. Pozwolę sobie na ręce pani dyrektor przekazać kwiaty. Moi drodzy, Święto Edukacji Narodowej to moment, kiedy chcielibyśmy kilku osobom podziękować. Natomiast wracając do pewnych myśli, quo vadis człowieku XXI wieku. Czytając quo vadis kilkakrotnie, zaczerpnąłem jedną myśl, jedno zdanie. Bogowie i ludzie szukają miłości. Jeżeli byśmy zapytali, dokąd idziemy, to
najlepszą odpowiedzią będzie: idziemy, aby szukać miłości. Miłości siebie samego. Miłości, która jest w drugim człowieku. I miłości, która jest źródłem, ma swoje źródło w Bogu. To są słowa z Pisma Świętego. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci swój smak, któż ją posoli? I tak myślę sobie o nas, nauczycielach, że trzeba się uczyć, że trzeba stwarzać młodym ludziom jednakowe szanse bez względu na to, czy mieszkają w małej wiosce, czy w dużym mieście. A zawód nauczyciela jest najbardziej prestiżowym zawodem w całej Finlandii. Więcej znaczącym niż lekarz czy adwokat. I wreszcie, żebyśmy nigdy nie stracili smaku soli. Bo któż, jeśli nie my, poprowadzi tych młodych ludzi z otwartymi głowami, z ambicjami, z wiarą w lepszy świat, który chcą stworzyć, w przyszłość. Tylko my. Więc oby nam determinacji, siły i mądrości wystarczyło, mimo tego, że rzadko będą o nas mówili. Tego Państwu życzę.